She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiał z Grajmy w Subnautica Below Zero. W tym odcinku będziemy eksplorowali całą tę wielką miejscówkę. Nie wiem, dlaczego idę w tym kierunku, skoro chciałem przez ten most przelecieć. Tam właśnie musimy się udać. Na region, który zdaje się zwać Arktyką, tak mi się wydaje. Jeśli dobrze zrozumiałem wpis na fandomie, to jest chyba wschodnia Arktyka albo północna Arktyka, jedno z dwóch. I niestety, ale tak jak przypuszczałem, faktycznie będę miał tam problemy z tym wielkim robaczkiem, którego widziałem już na miniaturce, jeśli chodzi o gry online, bo nie chodziło mi o Steama, ktoś pomyliłem, nie mam na myśli gry online, tam na miniaturce widać tego wielkiego robala. I niestety cały ten region to jest jego miejsce polowania. I właśnie na niej wkraczamy. Znaczy polowania, to jest w ogóle jego żerowisko, nie tylko miejsce polowań. Okej. No póki co spokój, choć nie powiem, odrobinę się obawiam tej podróży. Jedyny plus jest taki, że z tego co się zorientowałem, on bazuje na dźwiękach, więc jako już jesteśmy poruszkowcem, no to raczej powinno być względnie bezpiecznie. Myślę. Okej, jesteś od architektów, no to jesteśmy na dobrej drodze. W praktyce. O, cześć! Chyba zażar właśnie Stalkera, tak mi się wydaje. Wow! Okej, dobra, nieważne. Jednak poduszkowiec też jest w stanie go zwabić. Dobra, w sumie póki jestem tako, to sobie podpiszę zamiast konstruktora narzędzie naprawcze. Czyli po prostu, jak będę słyszał drżenie, to najlepiej po prostu się nie ruszać. Spokój. Czy wiesz, dałoby się gdzieś zobaczyć jakimś w miarę takim przezroczystym lodzie, jak on tak drilluje pod tym lodem. To mnie ciekawi. Chociaż nie wiem, czy na tyle, żeby to faktycznie sprawdzać. Drabina? Proszę, proszę. Ktoś to już był. Dobra, odejdźcie z Foxa. Proszę, nie rozpierdol się. Oczywiście, jeśli chodzi o temperaturę ciała, to dzięki temu kombinezonowi z Stalkera, który mam całkowicie na sobie nałożony, nie muszę się w ogóle nią martwić. No, przynajmniej nie aż tak. Bo fakt, będzie mi dalej spadała temperatura ciała, ale o wiele, wiele, wiele wolniej, niż gdybym normalnie był tu bez niczego. O proszę! Proszę, proszę! Jest teleporter, który chce kostkę! No come on! Serio? Jak na złość nie ma tu nigdzie? Nie, nie. O, chciałbym to skłamać? Nie, nie mogę. Nie ma tu kostki. Please, powiedzcie, że jest tu gdzieś kostka. No błagam. Dobra, czekaj, tędy przyszedłem, czy nie? Tamten przyszedłem. Dobra, to idziemy tędy. Co mamy tutaj? Mamy to. Baterii nie potrzebuję.
apteczki tym bardziej. To się przyda. O, to możemy od razu wykorzystać. Dziękujemy. Woda. Proszę, proszę, proszę! Mamy windę! Okej, okay. Gdzie nas to zaprowadzi? Okej, okay, jest woda, czyli dało się tu też dojść od głębszej strony. Więcej baterii, czy... A nie, to jest dalsze przejście w tej wodzie. Wszystko odżywcze, to sobie wezmę akurat. Kurde, mam nadzieję, że... Nie zniszczę tego stroju. Jak wejdę w nim do wody. Więcej wody, spoko. Teraz bym to przerobił, jeśli mogę. Może czemu tylko w tak głupich miejscach... Nie, nie chciałem wejść, kurde. Dobra, lecimy w miarę szybko na dół. Kurde, dlaczego sobie tam windę mam antygrawitację? Wygląda to zajebiście. Gdzieś tu mogę ten śnieg podnieść. No dobra. Dziękować. Ej, ale bym ominął! Take the dive! Pięknie! JT Music! Kolejny! Jezu, serio, uwielbiam tego gościa. Świetnie, świetnie. Znaczy gościa. Całą tą grupę, bo fakt, gość... On tylko śpiewa, ale to jest cała grupa tak naprawdę, która tworzy. Podkłady, muzyczki i tak dalej. W ogóle, nawet nie wiem, czy to, co my przed chwilą znaleźliśmy, to nie jest do tego. To nie jest właśnie do Below Zero rap. Muszę teraz sprawdzić, ale... Jak już tak wsiąkam fajnie w grę, to... Nie będę tego robił. Kolejne zadanie wody. Dobra, płynne. Co my tu mamy? Okej, okay, drugie przejście. Dobra, to jest albo jakiś skrót, albo to jest przejście do kolejnego tego. Do kolejnej. Albo do kolejnego artefaktu, albo do kolejnej rzeczy architektów. Wróćcie, albo do kolejnego kawałka architekta. Ale jak tak patrzę, to to chyba bardziej skrót jest. Toko. Ciężko mi stwierdzić, w którym miejscu ja na tej mapie jestem. Ale chyba tutaj jest coraz bliżej. Tam gdzie jest jaśnie, to tam jestem ja. Przed tym palnikiem. Dobra, no palnik na szczęście mam. Jezus Maria, jak gruby musi być ten lód, że musimy to konkretnie palnikiem laserowym przeciąć. Myślę, że jakś tak fajnie wypłynie albo coś, ale nie. Okej, okay. To jest potężny skrót. Ale nawet bardzo mi na rękę. Bo dzięki temu będę mógł sobie zdobyć kostkę. Z tego. Z mojego dostawczaka. Po prawdzie miała być do części architekta, ale mam tam jeszcze gdzieś kostki ustawione. Okej. Okay. To skoro mam kostkę, to zobaczmy, gdzie mnie zaprowadzi w takim razie ten portal. Bo portale to jest osobny skrót, w ogóle jeszcze jakieś inne miejsce. Mam tylko nadzieję, że nie zmarnuję tej kostki. Ale zazwyczaj portale wprowadziły w spoko miejsca. Zobaczmy, gdzie zaprowadzi nas ten.
Bo w sumie mam jeden portal nieaktywny. Hell yeah! Tak, dokładnie. Do Fi Robotics się dostaliśmy z powrotem. Siateczka, spoko. Przyda się. Później. No i nieźle. Fennec jest kilo stąd oddalony. Nieźle. Ale proszę. Naprawdę fajny skrót. Choć nie powiem, troszeczkę szkoda, że nie mogę sam wybrać miejsca, gdzie mogę się tym portalem teleportować. Bo gdybym mógł, to bym go ustawił tak, żeby nim polecieć nie do Fi Robotics, tylko bezpośrednio od razu do tamtego portalu w tym. Do tamtego portalu głównego, który jest obok placówki Zero. Jedno i drugie nie jest aż tak daleko od siebie, no ale jakbym mógł, no to czemu by nie ustawić, nie? Jezus, wejdziesz tu czy nie? To teraz do Fennca. Przy okazji zgarniemy trochę śniegu i podstawę. O, chyba się robaczek pożywił gdzieś niedaleko. Dobra. Ile mam tych? Dobra, jeszcze tą gorszą wodę. Mam dwie tabliczki. O Boże, tabliczki. Tabletki. Do zdrowienia wody, nie tabliczki. Wybierzmy sobie jedno takie, żeby zwolnić miejsca. Co mi się w schemacie pokazało? Halo? Co się pokazało? A, ten. Prąd. Dobra. Te dzienniki. Co jeszcze? Wpisy po prostu do odznaczenia. Tutaj struktura szkieletowa. Gęsty szkielet syntetyczny, który stworzono z niezidentyfikowanych materiałów. Szacuje się, że uzyskałby 10 w skali twardości MOSA. Niezwykle odporny na wszelkiego typu uszkodzenia i wytrzymały nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Okej, nie jestem pewien, ile ta dyszka oznacza, ale coś mi mówi, że chyba dużo. Jeśli chodzi o twardość. Więc dobrze. Dobra, zobaczmy jeszcze te wpisy jeszcze raz. Dzienniki, komunikaty, mapy, mapa obiektów. Okej, gdzie ja teraz mogę być? Tu jest most. Przeszedłem. No mi się wydaje, że to że ten architekt to będzie gdzieś tutaj, w tej wielkiej takiej. Nie widzicie myszki pewnie oczywiście, jak tutaj macie most, to zaraz tutaj na północnym zachodzie jest taka wielka, okrągła rzecz i mi się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj. Ja chyba jestem w tej wielkiej, tej całej, tym placku takim, na samej górze. Tylko pytanie, gdzie? Potrzebuję jakiegoś punktu charakterystycznego, którym mógłbym się zaczepić, żeby znaleźć swoją lokalizację. Byłoby im łatwiej znaleźć inne miejsca. Muszę by się też naspawać trochę tego Spotforsa, bo by potem robal zdąży go uszkodzić. Jakieś przejście, ale pytanie, czy da się z niego wrócić. Poleciał. To drżenie, które wywołuje, jest tak potężne, aż mnie zrzuca po prostu ze Snowboxa. Nieźle. Naprawdę nieźle. Okej, kolejna jaskinia. Myślałem, że mi Snowboxa pod teksturę wpieprzyło, ale na szczęście nie.
Tutaj, wieczkę. Z pomocą Foxa. Na szczęście to idzie szybko. Bierzemy nóż. Zobaczmy, co jest w jaskini. O, proszę. But I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. I hope you will find more. Artefakt architektów, spoko. Ale widzicie, kurwa, to widzicie to, kurwa, jakie to jest przerażające. Aż tak stoi, tak widzicie, ktoś was obserwuje. Szklarnia. Konstrukcja tego często znajduje się z dala od naturalnego światła słonecznego. To zamknięta przestrzeń stworzona z myślą o kultywacji flory w ściśle kontrolowanych warunkach. Innymi słowy, szklarnia. Centralna izba umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności powietrza, co umożliwia uprawianie roślin z dala od ich naturalnego środowiska. Okej. Okay. Proszę, proszę, znalazłem też kolejne miejscowe architektów. To czy to jest tylko i wyłącznie ta szklarnia, czy coś więcej? Bo liczę na coś więcej. Z tym liczeniem to chyba na tyle będzie, co mi się wydaje. Szkoda. Wielka szkoda. Jeszcze zobaczmy, co jest z tej strony. Ale ambient gra świetnie. Duża dziura. Bardzo duża. Okej, tutaj się wracało. Dobra, to co? Nastał Foxa i szukamy dalej. Boli, że nie jestem w stanie z jakiegoś punktu zrównać, jak się jest tego. Idealnie, żebym się podłączył. Tu jeszcze coś jest? Jest jakieś przejście na pewno. Powrót. O, czekaj, to jest chyba ta większa przestrzeń, tak mi się wydaje. Jakaś przestrzeń, ale czy to jest ta, którą bym chciał zlokalizować? Ciężko mi to stwierdzić jednoznacznie. Okej, okay, co my tu mamy? Na pewno miejsce, w którym mnie nie było. Okay. Diament, diament i diament. Chwilowo diamentów nie potrzebuję. Hop. Dobra, już wystarczyło lepiej. Lepiej by było, gdybym od razu tu przeszedł. To chciałem powiedzieć. Sprawdzę w czym z chęcią. Karteczki nie potrzebuję. Mi się przyda. Dobra, w sumie. Dzielimy sobie i kostkę. I wodę. PDA. Ulepszenia grzmotu. Finalne grzmoty są całkiem przydatne. Oryginalne wersje były dość kiepskie, a te dają nam prawie dwukrotnie więcej czasu na zbadanie miejsc bogatych w minerały. Poświęcając trochę czasu na poszukiwania, możesz czasami znaleźć porozrzucane cenne materiały. Dzięki wibracjom wytwarzanym przez lodowe czerwie. Zastanawiam się, jak wszystkie te minerały zostały uwięzione w lodzie. No, wiesz mi, niektóre rzeczy lepiej nie wiedzieć. Grzmot. Okej. Okay. Czyli dwa tytany. To sam grzmot znalazłem już wcześniej. Wzięli właśnie kasetkę z danymi. To wiem, może to jest błąd, że go tu nie wziąłem. Skoro czerw właśnie szuka
czy kieruje się drżeniem, no to właśnie tego grzmota mógłbym wykorzystać, żeby go odwrócić jego uwagę. Spokój się jakiś czas. Ło, wow, co jest? Czemu ten snowflake jest tak zniszczony? Jak do stówki przed chwilą nas spawałem. O serio? Zrobiłem kółko? Okej, ale... Ej, wow, co się stało? Dobra, bo to nawet mi pomoże. Pokaż mi tę mapę teraz. Dobra, czyli ja byłem tutaj i tutaj, czyli gdzie? O, tu jest taka wnęka mała, to może tutaj to będzie. O, a może to będzie gdzieś tutaj, jak centralnie na górze. Oj, oj. Dobra, nie, 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 tam jest Firobotics, tam idziemy. Wracamy na tę Arktykę. Bo z tego, co Alan powiedział, gdzieś na tej Arktyce znajduje się właśnie... Aha, dobra, okej. Okay. Łopatki też niszczą. Co jest? No nie powiem, jest to logiczne. Choć spodziewałbym się, że taki środek lokomocji będzie miał jakieś usprawnienie, jeśli chodzi o tego typu. Nie wiem, czy ten czerw się wydłużył, ale na rękę jest mi, że mnie nie zauważył. Co to jest? A, skała. Dobra, nieważne. Dobra, teraz mapa. Jestem aktualnie... gdzieś... tutaj myślę. Dobra, no to lecimy, lecimy bokiem. W końcu znajdziemy jakieś dalsze przejście. Być może do miejsca, które mnie interesuje. Okay, kolejne. Nie wiem, czy to nie jest to samo, które wcześniej tu znalazłem. Ma to jest akurat bardzo duża szansa. Okej, okay, tu jest coś dla Penglinga. Zobaczmy w sumie, co tam jest. I muszę przecież zbierać koniecznie wszystkiego, co tam będzie, prawda? Czwóreczka. O, kostka jonowa. To z chęcią zabiorę. To się przyda. Jeszcze jedna kosteczka. Pięknie. Magnetyt, kwarc... Okej, poza tym chyba nic więcej. No to troszkę szkoda. Liczyłem na coś więcej. A zobaczmy sobie, jak właśnie sam wygląda w tym stroju. No ciekawie, choć kurde ta twarz dalej mogłaby zaliczyć drobną, może nie renowację, ale drobną poprawkę. Ale co za niebieskie kryształy w tym lodzie? Kijanit na pewno nie, a wątpię, że lód się tak świeci. Siema, Stalker. Nie ma mnie tu, spokojnie. Stalker? Człowieku, bestio! Ja pierdolę. Może jak nie jeden, to drugi, to trzeci. Dajcie wy mnie spokój. Ja wam nie wchodzę w paradę.
nie powiem. Obserwowanie pewnie tego czerwia musi być intrygujące, jak poluje, ale jednocześnie zbyt niebezpieczne, aby faktycznie to robić. Tu jest jakieś przejście. O, drabinka. Czekaj, czy to nie jest drabinka do portalu? Nie, yeah, to jest drabinka do portalu. Dobra. Coś tu się znajduje więcej poza tym? Nie. Dobra, na wszelki wypadek. Czy to jest to samo? Ja, yeah, to jest to samo, dobra. To olewamy. To już jest obczajone. Ej! Ten mi wyskoczył! No patrzcie, no nie mogę chyba zaskałować, no! Czemu? Pytam się uczciwie, czemu nie mogę go zaskanować? No porządnie. Czemu nie mogę go zeskanować? No hello! To jest bez sensu. Co, mam grzmota użyć, żeby on stał w miejscu, czy co? Ratuję w jakąś jaskinę, nie wiem gdzie mnie prowadzi. O! Okej. Okay. There is almost certainly vital information pertaining to my body construction nearby. Nice. Moduł odstraszający. Fajne. Baterii nie potrzebuję, to jest niezbędne. Tutaj apteczka też jest zbędna. Od kiedy mi się ten glitch przydarzył z życiem, to w ogóle go nie straciłem od tamtego czasu. Kolejna apteczka. I wówczas się apteczka. Spoko. Okej. Ale skoro Alan się odezwał, to znaczy, że jesteśmy już blisko. Tylko pytanie, czy dalej muszę iść piechty, czy... właśnie muszę jechać Snow Foxem. W sumie bardziej wydaje się, że piechty, więc spróbujmy. Coś tu nieco zlokalizować. Okej. Okay. Dobra, jest zejście, ale nic poza tym tak naprawdę. Okej, tu są dalsze przejścia. Dobra, zobaczmy najpierw co jest w jaskini. No, jest strasznie dużo minerałów. Tyle z tej strony. Kurde. O. Raz, dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. I chlupniemy sobie od razu troszkę wody. To jest srebro, co nie? A nie, to jest tytoń. Dobra. Okej, to tam w jaskini nie ma nic interesującego. Zobaczmy, co jest bliżej. No nie mogę tego skanować nawet, serio? No i cyk, zapada noc. Chociaż w sumie wbrew pozorom to nawet dobrze. W nocy lepiej widać zielone światełka. Tu jest też przejście. O, tu jest więcej zielonego. Dobra. Zobaczmy. I tu mnie raczej nie dziabnie ten
Okej, okay, nieważne, myliłem się, jednak ja. No. Okej. Okay. Idę dalej, piechotą, chociaż nie wiem, czy powinienem. Tlenek byłby chyba lepszym rozwiązaniem. Kurde, nie wiem, w którą stronę mam iść. No, poza tym, że jest za zielonym. O, leciał! Skubanie. Kolejne stalkery. Fakt, że nie mogę skanować tego czerwia, to jest jeden wielki skam. Oho, zejście głębiej. To będzie to. To jest to. Jak nic. To musi być to. Gacia! Aż sobie podjem sałatki. O, proszę, co my tu mamy? Szmaragd? Nie wygląda jak szmaragd. Okej. Okay. Czysty szmaragd jest zazwyczaj bezbarwny. Te duże kryształy zawierają śladowe ilości chromu, co prowadzi do powstania widocznego tu charakterystycznego zielonego koloru. Działalność górnicza w pobliżu tych kryształów sugeruje, że są one cenione ze względu na ich zastosowanie w technologii architektów. Okej. Okay. Myślałem, że to jest znowu lód, w którym jest bakteria Khara, a to proszę. Nie, o. Duża kostka. Czyli co, miałem tu przyjść prądem. No już, lecę! Mijam się z tym czerwiem i lecę! Zacieram kiece w broni i lecę. Dobra. Mam nadzieję, że to nie, że to jest faktycznie miejsce, którego szukam, a nie tylko jakieś losowe miejsce z technologią architektów. Nie, jest, dobra. Część architekta. Będzie to tkanka pewnie. Ja. That is a rough way to go. Yes, I would not enjoy being crushed while mining iron cube components. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the fourth iteration. Chciałbym to zobaczyć. Body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. Okay. No dobra, no to mamy to, ale. Gdzie ja mam zmajstrować to ciało? Jakby, okej, okay, mamy dane. O, właśnie, usłyszałem jeszcze to, zanim dokończę. Próbka obcej tkanki o skórzastej, kurwa. O skórzanej teksturze. Markery genetyczne wskazują, że powstała wskutek syntezy ponad 20 różnych próbek DNA. Tkanka składa się z zaawansowanych biokompozytów, co skutkuje nadzwyczajnymi właściwościami mechanicznymi. Kompresja, niezwykle wysoka wytrzymałość na zgniatanie, może wynikać z adaptacji do ekstremalnych warunków środowiskowych. Odporność, wysoki próg odporności na uderzenia kinetyczne, elastyczność, niski moduł odkształcalności, co umożliwia tkance dostosowanie się do lokomocji ciała. Okej, okay, no to mapa już mi nie będzie potrzebna. Ale kończąc to, co chciałem powiedzieć. Mamy dane na jego właśnie ciało.
Ale gdzie my mamy mu to ciało zrobić? Bo do tego będzie jakiś ich fabrykator potrzebny. Ich czytaj architektów. Bo my nie mamy raczej takich tych... Tutaj co? To tam zestaw elektryczny. Czyli to są co tutaj. No ale kurde, już mi nie będzie ten moduł potrzebny. Nie będę tutaj więcej przychodził. Krostka korzenna, włókna syntetyczne i galercia. Okej, bueno. Włókna syntetyczne zrobię, krostkę korzenną zgarnę po drodze. Dobra. No, galerciaka też. Dobra. No to co, ja wracam do Fenka i lecę do bazy go zadokować, no a potem lecę po kolejne materiały. Choć no nie powiem, troszeczkę jestem ciekaw, w którą, że gdzie teraz będziemy musieli się udać. Bo my, jako człowiek, nie mamy. Nie mamy wystarczająco mocno zaawansowanej drukarki, nawet 3D, żeby móc zmajstrować ciało. Potrzebujemy drukarki architektów. Pytanie tylko brzmi, gdzie możemy tą drukarkę znaleźć? Tylko, że właśnie, w sumie to jest osobna kwestia, bo my jeszcze możemy móc zmajstrować pojedyncze elementy ciała. Ale jak te elementy połączyć w całość? Tego też nie jesteśmy w stanie zrobić. No chyba, że ta drukarka będzie miała wbudowane coś typu, że daj mi składniki na to i na to. Jak mam wszystkie trzy, to machniemy od razu całość. Możliwe. No nic to, ale... Pytanie brzmi, gdzie się będzie znajdowała. Tak, no nie, nie to miałeś zrobić. Miałaś, przepraszam. Wracamy do domu. Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... Oh, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Ellen. Adding hope. To your database. Okej. Okay. Meduza, spierdalaj! O proszę, faktycznie dodał. Nadzieja. Nadzieja to stworzenie o nieznanym pochodzeniu. Według Robin i poetki o imieniu Emily Dickinson jest to istota upierzona. Odnalazłem w bazie danych wiersz, o którym wspomniała Robin. Nadzieja jest tym upierzonym stworzeniem na gałązce duszy, co pieśń nuci bez słów i bez końca i bez początku. Najsłodszy jej dźwięk wśród wichrów i okrutnej burzy trzeba, aby spłoszyć drobnego ptaka, co całkiem swym ogrzał tak wielu. Słyszałam go na ziemi z lodem skutej i wśród mórz obcych i dziwnych, ale choćby w potrzebie nawet o okruch nie prosił.
Nadzieja zdaje się inspirować ludzi i pozwala im stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Być może każdy człowiek ma pod opieką własną nadzieję. Z powyższego opisu wnioskuję, że nadzieja należy do ptactwa przystosowanego do przetrwania na morzu i w zimnym klimacie. Jako że ogrzała już tylu, metabolizm nadziei widocznie opiera się na procesach silnie egzotermicznych. Znaleźć i utrzymać. Okej. Okay. Ale wiadomo, on to bierze wszystko tak zero-jedynkowo. Więc wiadomo, że nie zrozumie tej metafory, jeśli chodzi o nadzieję. Welcome aboard, Captain. Okej, okay, wróciłem do bazy. Niestety moment przed bazą rozpieprzyłem sobie Snow Foxa, ale na szczęście kraftujesz sobie nowego. Dobra, Alan? Daj mi informację. We have gathered the necessary components to begin constructing my body. Great, what's next? Let's get you out of my head. First, you must find the fabrication facility. It is concealed at some depths. Fabrication facility? So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. No ja też jestem ciekaw, czemu tak nagle zmienił temat? Bo to było co najmniej podejrzane. Ja pierdolę, chyba szukałem tego przez godzinę. Dobra, mikrofonie, chodź tu. Godzinę chyba szukałem tego miejsca. Co jest najlepsze? Latałem w kółko przez większość czasu. Dobra, popadajmy w takim razie, co mi zostało. Teraz zdziewniemy sobie przewód miedziany. Nie? Dobra, tutaj z tego co zdążyłem zauważyć, brakuje mi jednej rzeczy do zeskanowanej, żeby właśnie... Okay. Żeby mieć pełny komplet i powinny to być te dokładnie zęby zamarzniętej istoty. Zamarznięty lewiatan. Dobra, zobaczmy. Najpierw zęby. Ostre zęby do rozdzielenia mięsa i kości, okej? Okay? No i lewiatan. Znaleźliśmy to monstrum pogrzebane w lodowcu. Ktoś musiał się nieźle przestraszyć. No, pewnie tak. Udało nam się ustalić, że lód pod tym stworem załamał się 1000 lat temu. W jego organizmie odnaleźliśmy bakterię Khara, wywołującą niezwykle agresywną chorobę, która odpowiedzialna była za wyniszczenie nie tylko życia na tej planecie, ale i cywilizacji architektów. Nie możemy być pewni, czy ropnie pełne zmutowanych bakterii spowodowały śmierć tego stworzenia. Odkąd leczniczy enzym rozprzestrzenił się po ekosystemie 4546b, bakteria została niemal całkowicie wyeliminowana. Rzadko mamy okazję znaleźć żywą próbkę, jak w tym przypadku. Dalsze badania nad bakterią będą prowadzone w laboratorium Mega, podczas gdy grupa naukowców pozostanie przy zwłokach, aby przeprowadzić sekcję do końca. Ja. Badania. Żeby to przerobić na biorę biologiczną, jak nic. A, latając, znalazłem sobie tutaj takie coś. Zobaczmy, to jest nie fascynujące, jeśli nawet porasta jakiś typ fluorescencyjnego grzyba. Kiedy kieruje na nie światło latarki, grzyb wydaje się używać. Piękny widok, rzadka chwila spokoju na tej bezludnej planecie. Będę musiał podziękować sam, wciąż jest niesamowita w tym co robi, mimo że przeżywa gorszy okres. Pożyczyłem prototyp pęglinga rozwiadowczego, żebym zbadał szczeliny, do których sam nie byłbym w stanie się wcisnąć. Może podzielę się z nią racją deserową, albo przekażę parę kredytów spożywczych. Przyda się jej trochę wsparcia. Dobra, i... Zrób zapas flar od Eloise do kwatermistrza. Stary omawiał włos, nie zginęłam. Relaksowałam się na obrzeżach i pijąc swoją specjalną herbatę i patrząc na zachód słońca, nie? Wiem, że wchodzenie bez towarzystwa jest wbrew zasadom bezpieczeństwa, ale zapomnijmy o tym na chwilę. Skup się, Eloise, flary. Wybiłam niechcący reflektor w moim Snow Foxie. Sorry, więc na jego miejsce zamontowałam flarę. I kiedy tak sobie leżałam, flara zgasła. Niecałe 5 minut później słyszałam ryk śnieżnego na Trenta. Tak się... Aha, że stalkera śnieżnego, okej. Okay. Tak się przeraziłam, że wylałam herbatę. Aha.
Natychmiast wskoczyłam na ścigacz, ale nic nie widziałam. Dopiero co zaszło słońce, słyszałam, jak te wygłodniałe bestie biegną w moją stronę. Przy sobie miałam ostatnią flarę, wyciągnąłem ją i buch. W świetle ujrzałam otaczającą mnie gromadę stalkerów. Tyle, że uciekały ode mnie. Wyniosłam się stamtąd najszybciej, jak potrafiłam. Chyba przestraszyły się flary. Warto będzie zamówić ich zapas na właśnie takie okazje. Czy ale teraz wróć mi zawaloną herbatę. Dobra, tego postscriptum nie biorę pod uwagę. Okej. Okay. Czyli info dla mnie, że stalkery boją się tego. Boją się flar. Chyba. Dobra, tu. Apuka strzykowa. No, ani nie mam, ani nie wiem, skąd to zgarnąć. Szczerze liczę, że jak to poskanuję do końca, to się dowiem czegoś więcej. No, ale niestety tak się nie zadziało. Ten fragment mnie interesuje. Aż kłosę mogę wziąć, szczerze. Ale tu się musi coś kryć. Nie wiem, jakieś PDA brakujące, bo nie mamy kompletnej historii. Nie wiem dokładnie, jak sam zginęła. A przez to, że nie wiemy, to właśnie się nie chce striggerować dalsza część tego wątku. Przez to nie mogę kontynuować dalej fabuły, no bo mamy już wszystkie części naszego kolegi architekta, ale nie mamy niczego, co by nam pozwoliło skończyć najpierw wątek tego Lewiatana, żeby Alan się striggerował i powiedział, gdzie mam szukać tego właśnie głównego tego labu, znaczy labu, tego ich punktu medycznego, gdzie możemy drukować ciała. Architekta. Ja pierdolę! Kurwa, patrzcie to! Tutaj jest wejście, nie? To jest alternatywne przejście. Tędy jest alternatywa do Lewiatana. Zaraz wam ją pokażę. A kurna, w tym miejscu, którego nie chciałem sprawdzać specjalnie, myślałem, że to nie jest ciekawego. Patrzcie, co tam jest. Widzicie to? Widzicie, kurwa, to? Tam jest mi rzecz, którą właśnie potrzebuję, żeby zakończyć ten wątek. No ja pierdolę. Już, piątka, czwórka. Go, puśćcie tego pingwina. Jedziesz, Zdzisław. Łapsała mission. Co to jest? Antidotum. Sam must have stashed this here. She was going to use this antibacterial agent to neutralize the bacterium. Czekaj, to w końcu jest antidotum, czy środek bakteriobójczy? A bułka wstrzykowa zawierająca środek antybakteryjny. Antidotum. Owoc cieplnika i flakonik lodowy. Zaraz, żeby mi się to zniszczyło, gdybym zginął w międzyczasie. Że mnie popieprzył. Tędy się idzie chyba tutaj. Dobra, pozbądźmy się tej bakterii w takim razie. Once and for all. Tylko tego brakuje, żeby nagle po tym, co bohater poprzedniczki zrobił, żeby siebie po pierwsze wyleczyć, po drugie, żeby zniszczyć tą bakterię, to żeby nagle Altera się wielce przerobiła na jakąś broń biologiczną. Włóż antidotum. Ej, proszę, bazuje na enzymie 42 chyba. Kolor jest taki, czy kolor. Ogólnie cały kształt tego jest taki, jaki powinien być. Strzykuj.
I believe the antibacterial agent was effective. Without it, the bacteria could have spread. Now it cannot. Your sister's memory will live in you through this gesture. It feels good. Doing this one last thing for Sam. I feel like I got some closure. My people do not experience endings as you do. Do humans feel joy in realizing that you've reached the end of something? Sometimes. Closure is a sense of resolution, like knowing that even though it still hurts, it'll be okay. I did what I came to do. I found out what really happened to her, and I got to finish her work. I learned a little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I'd told her that more. Sam always wanted to make a difference. She wanted the bacteria contained to keep everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Dobra, widzę się z wami po cięciu. Na start tworzymy narzędzie teleportacyjne. A tether tool facilitates instant travel to a paired C-truck teleportation module. Ion cube required for use. Okej. Ej, wait a minute, czy to wymaga jednej kostki jenowej do jednej, czy kostki jenowej do jednej aktywacji? Powiedz się, że nie. Czy to jest tutaj? Nie, dobra, okej. Okay. Znaczy, w sumie okej, okay, no. Nie wiem w sumie ile to będzie ciągło tej energii, nie? Z tej teleportacji, więc to jest trochę... na wyrost te, okej. Okay. Jak poznam dokładne liczby, to wtedy będę mógł powiedzieć, czy to jest okej, okay, czy to jest dobanie. Na razie jeszcze musimy skraftować tę jedną rzecz, czyli właśnie ten moduł C-Tracka, ale też i osobnego C-Tracka tak właściwie. Ale na tego drugiego chyba mam zasoby. Tak mi się wydaje. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Dobra, mamy naszego C-Tracka. Odpłyniemy nim kawałek, żeby mu się nie stało. No i teraz skraftujmy właśnie moduł. Aha, tak. Dobra, chwilkę. Okej, okay, mamy to. Dobra, to się gdzieś zrzuci. Tutaj to niech się odtyguje. Tu. Dobra, nie tak całkiem wszystko. Tkanki chciałem sobie zostawić. Muszę te galareciaki jeszcze zgarnąć na to wszystko z tymi kostkami. No i cyk. Mam to. Teraz to obczajmy. Tylko potrzebujemy do właśnie nowego C-Tracka. No i wejdźmy. Dobra, i teraz co? Kurka. Ma to jakoś sparować, czy to już działa? Zobaczmy. Okej. Okay. Ile zostało energii?
Okej, czyli jedna kostka wystarcza na 3 teleportacje. Okej, spoko. Jako iż to ma pełnić rolę tylko i wyłącznie właśnie takiej stacji teleportującej, no to to co tu może tutaj stać. A my się tym większym ziomblem, znaczy bardziej tym ziomblem, przedostaniemy tam niżej. Hej, idę się z wami po cięciu. Kurde. Ciekawe te jaskinie, wam powiem. Czerwony beryl jest niezwykle rzadkim minerałem. Te formacje kryształów są niezwykle duże i wskazują na bardzo specyficzne środowisko geochemiczne. Aby te kryształy mogły się uformować, otaczająca woda musi być bogata w beryl. Środowisko musi być bardzo gorące, między 300 a 650 stopni Celsjusza, a na powierzchni muszą występować pęknięcia lub dziury, by formacje mogły się pojawić. Okej, to Alan powiedział przed chwilą. I gacia. O, no tak, oczywiście. Nie może dać mi spokoju. Już mi Prona... Dobra, Prona nie zniszczył, bo w sumie przyleciałem tutaj piechotą. Na prędkości razy 10. Ale... No męczył mnie, skurczycy. And then we can transfer you out of my head? I am anticipating it as much as you are. Okej. Mamy tego fabrykatora całego. To co, jedziemy, co? Fabrykator. Szkielet. So, Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You were a scientist? Like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, like me. If that is your interpretation. So how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component. Dobra. So you came here to search for a cure? I led the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Okay. No, jeszcze organy. This is the last piece. Soon I will be autonomous again. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Amends? For the bacteria? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. We have all the necessary components. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. I understand. Commence installation in fabrication. The escape of the bacteria was an accident. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Yes. Ooh. I do not wish to speak about it. We can come back to this. Jakie to ciało jest wielkie! Czym to było? Normalnie w wodzie, czy w czymś a la Star Warsowej bakcie? Ala. Research. Tit for tat. You've probed my mind. I scan your body. Okej. Okay. Korpus architekta. Jo, co to za jakieś łapy jak oktopusa? Good to know. Ukończona powłoka architektów jest wynikiem połączenia biotechnologii i cybernetyki. Powstała wskutek syntezy kodu genetycznego ponad 20 różnych gatunków. Skóra. Zewnętrzna warstwa tkanki ochrony posiada skórzaną teksturę. Na tle tkanki widać pulsującą energią sieć żył, w której centrum znajduje się potężne biotechnologiczne serce. Mechaniczne ramiona. Al-An posiada 6 ramion unoszących się wokół jego ciała wskutek magnetycznej lewitacji. Ramiona wyposażono w niezależne działające systemy obliczeniowe, co umożliwia im samodzielne wykonywanie skomplikowanych zadań. Kończyny. Z powodu wielkiej skuteczności części mechanicznych, ramiona organiczne pełnią rolę poboczną. Wykorzystywane są przy codziennych zadaniach, które nie wymagają precyzji. Dolną część ramion pokryto warstwą biokompozytu,
w razie konieczności pełnią funkcję ochronną. Biokompozyt służy dodatkowo jako kondensator, przechowując w sobie nadwyżki energii. Mobilność. Zakończone twardymi kopytami nogi, kształtem, przypominają kończyny niektórych gatunków kość górskich. Powierzchnie kopyt pokrywają mikroskopijne haczyki, ułatwiające pokonywanie nierównego terenu. Przednie i tylne nogi znajdują się zaskakująco blisko siebie. Wyjaśnia to fakt, że dla architektów pod tą postacią chodzenie stanowi drugorzędny tryb przemieszczania się. Teleportacja. Ta powłoka architekt posiada możliwość teleportowania się też skoku na krótki dystans. Zdefiniuj krótki dystans. Dzieje się to pewnie na podobnej zasadzie co między bramami fazowymi, chociaż na odpowiednio mniejszą skalę. Ta metoda pokonywania przestrzeni pozostaje wciąż niewyjaśniona. Ogromne pokłady energii potrzebne do wykonywania skoków są przypuszczalnie generowane przez całą powłokę. Wykryto fragmenty kodu genetycznego zastępujących gatunków. Dzik chromowy z Calval Prime. Wąż kitowiec z Apostikar. Płaszczka astralna z pasma księżycowego Mardon 14. Koza włochata z Olympionu. Gekon gigant z asteroidy Holta. Stwierdzono obecność markerów genetycznych co najmniej tuzina innych nierozpoznanych gatunków. Okej. Okay. Nieźle. Nieźle. Dobra, to co? Alan? Jak mam cię? A, okej, okay, dobra. I co, jakby mamy teraz po prostu przyłożyć rękę, czy jak? Panie, to samo z siebie tak o, jakby. Did it work? Are we... It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Whoa. Ja pierdolę, jakie to jest zajebiste. Hey. You're really not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. I told you I must return home. To assess. Repair. Make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh, no. We noticed that a species of Leviathan young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But? It would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out. Affecting everything. How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It's certainly manipulative. And I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Signal location uploaded to PDA. Okej, okay, no my oczywiście wiemy, która to brama. Please, I will join you in the gate base when everything is ready. But for now, I have much to prepare. Jezu, jak ja bym chciał mieć takie ramiona. Nawet nie takie magnetyczne, tylko nawet takie jak na oktopus, nie? To by robotę ułatwiło. Dobra, mordo, no to... Widzimy się, co nie? I to jest oczywiście tutaj, przy placówce 0. Bo kurde, jak już jesteśmy tak blisko końca gry, no to naprawdę aż szkoda będzie tego nie zakończyć w tym materiale. Będę miał sporo do wycinania, ale
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? I okej, jest brama. Teraz co, zobaczymy? Nie, ziomek jest już na miejscu. Szkoda. Jeszcze nie zobaczymy tego. Tak, jest wiele do tego. Okej, miałem mówić o tym skoku, ale chyba go właśnie zobaczyliśmy. Jak rozumiem, Alterra nie odbiera żadnych dziwnych komunikatów o skokach napięcia, energii i tym podobnych. Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. Jak ze skoku wleciał, dobra. No to nie będę dłużny. Let's go! Co, zamknął się? Jak? Zamknęło się z nami, dobra. Ale fakt, no my już tu nie mamy nic do roboty. O, nawet pedanie mogę otworzyć. Okej. Okay. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. You've been hiding a phase gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Yeah. Jakie to jest wielkie! Ej, ale w sumie, po co on to ukrył? Okej, okay, rozumiem, że on się ukrywał, ale po co to jest ukrywał? Will you help me prepare the ship? The energy masks must be moved into place. Well... This is different. Jaki super! Oj, teraz był ten skok taki jak od niego. Chyba skok fazowy, powiedzmy. Jest zajebiste! Ty! Ja lewituję! O ja pisiacie sobie, jakie super! Dobra, bo, dobra, okej. Okay. Czyli tak, to jest statek, czy... Nie, nie, to jest ta brama fazowa. Okej, okay. Dobra, wracając. Wyrównaj słup. No jakie to jest zajebiste! No! No! O, właśnie tak, ładnie odstawić. Jest jeszcze jeden. Będzie tyle chyba. Może to jeszcze. Jaką muzykę to wybiorę, kurde! Dobra, okej, rozumiem, że Alan się ukrywał przed Alterrą, z wiadomych powodów. Ale czemu on to ukrywał przed Alterrą? Znaczy... Czemu to? Rozumiem, że bezpieczeństwo, ale przecież de facto nikt poza architektami nie potrafi tego obsługiwać. No to po co to jest schowane? Very good. Return to me and I will initiate ship assembly. Czy ty to wydrukujesz? Stary, ty... Dawaj, ja chcę to zobaczyć. Chcę to zobaczyć, zrób się nie mama. Kurde, ale mam nadzieję, że... Ej, jak będzie trzecia część Subnautiki, to mam nadzieję, że będzie na tej planecie architektów i będziemy mogli z tymi ramionami robić trochę więcej. Thank you. The masks are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. Stary, dawaj, drukuj ten statek. To wyglądało zajebiście. Join me, Robin. Oj, ała! O kurde!
The levitator was calibrated for heavier bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yes. I found the answers I was looking for. I'm ready to move on. I can't bring Sam back. But I know she died fighting, and I got to finish her work. I'll always carry her memory. Good. Please brace yourself, and then we will depart. Let's go! Launching in 3, 2, 1. Co, będzie też taki skok w nadświetlną, jak w poprzedniej części? O, jest! Ale kurde! Wyglądali inaczej! Wow! Okej, poszło też o wiele szybciej. What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. Ja nawet nie mogę. Nawet nie mogę kurde kamery obrócić bardziej. I, ale to wygląda jakby to był taki dosłowny tunel po prostu w tym. W czasie przestrzeni. Budowane gdzieś, nie wiem, w podświetlnej. Właśnie w noc świetlnej! Ja cię słucham! And if they survived? With you, I am ready to face whatever awaits. Ja... Nie, kurwa, nie wierzę! No co za Polsat! Boże, jakie skurwysyjskie zakończenie! W sensie chodzi mi o to, w jaki sposób to są zakończone, bo samo napisane zakończenie? Bueno, ale... Dlaczego w taki sposób? Masakra, kurwa! Ja, ale kurde... Ogólnie zabawa przednia. Najbardziej jeśli chodzi o właściwie odkrywanie tajemnic tego świata, nie? Dobra. Przepuśćmy napisy. Nic nie ma po napisach, dobra. No to co? To będzie tyle, jak tam graj, to co? Aha, to od ostatniego save'a, okej. Okay. Czyli... Będzie to od właśnie momentu, w którym zebrałem części do architekta. No spoko. Dobra, kolejna gra zakończona. Druga część Subnautiki, szczerze. Jeśli powstaje trzecia część, ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, co oni tam wymyślą. Bo to można w naprawdę fajny sposób rozwinąć. Ale okej, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Subnautica. Boże, co? Zagrajmy wy na kanale, o, to chciałem powiedzieć. Bo Subnautica, zarówno jedna, jak i druga, już zostały przeze mnie zakończone. Tak więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!